jest ze mną główna pani sędzina, Asia. Cześć. Powiedz mi, Asiu, jak przebiega gra i jak ci gracze ci przeszkadzają, czy może coś kombinują, pieniążki zachęcają? Nie, ja bynajmniej miałam bardzo fantastyczną pierwszą drużynę. Mam nadzieję, że druga będzie równie fajna. Bardzo fajna atmosfera, wszyscy między sobą się chcą wymieniać, sprzedawać, handlują, dealują. Także gra się potoczyła bez żadnych komplikacji. No i mój zwycięzca miał ponad 37 milionów. Powiedz mi, jak ci poszedł ten pierwszy etap? Bardzo słabo. Byłam ostatnia. Nie liczę na kolejny etap, niestety. No źle trochę. Niestety nie przeszedłem dalej. No nie było źle, chociaż atmosfera przy stoliku była nieco napięta, ale było całkiem ciekawie. Przeciwników miałem jak najbardziej na podobnym poziomie. No udało się tak, że wygrałem pierwszy etap. Czyli co, wszystkie pieniążki przepadły, tak? Słabo szło, czy jakoś byli lepsi? No chyba nie mam za dużo cech przedsiębiorczych i myślę, że to był duży problem. Ile pieniążków nazbierałeś? Uzbierałem 22 miliony 600. Oczywiście nikt u nas nie postawił domków. Ponad 31 milionów. Byłaś może na tym wykładzie, co był tam na dole? Byłam. I jak oceniasz, jak było? Bardzo ciekawie, z poczuciem humoru, a to przede wszystkim cenię. Udało mi się uzbierać 37 milionów. Jak kwalifikujesz siebie? Myślę, że jest to kwestia szczęścia, niestety. Jednak mam pewne taktyki, których tutaj nie zdradzę, ale liczę jak na najlepszy wynik. Dobra. Dzięki bardzo, życzę powodzenia. Jak ten finałowy etap? Będzie dobrze? Będzie tam jakaś szansa na może te podium? No szansa zawsze jest, jak się już doszło do finału, a to zobaczymy, przekonamy się. To życzymy w ogóle wam powodzenia, no i trzymajcie się. W ogóle mógłbyś włączyć tą kamerę, wiesz? Dobra, kończ. No.